temat dziecięce przyjaźnie jest tematem bardzo takim dzieciom bliskim, ponieważ dzieciaki na co dzień te przyjaźnie ze sobą mają w grupie i postanowiłyśmy to uwiecznić na pracach plastycznych. Widać było rozwój tej kreski, jak te prace się zmieniają, jak dzieci postrzegają siebie, postrzegają innych. Wśród przyjaźni dziecięcych okazało się, że nie tylko są osoby, ale również są już zwierzątka. Młodzieżowy Dom Kultury imieniem Bursy na osiedlu Tysiąclecia współpracuje z nami od wielu lat. Skorzystałyśmy z propozycji jednej mamy, która pracuje tam jako plastyk, do podjęcia takiego właśnie tematu wernisażu prac plastycznych dzieci. Ten wernisaż był fantastycznym przeglądem technik prac plastycznych dzieci, począwszy od 3-latków, skończywszy na 6-latkach. Każdy dzień nowej huty mierzy się ilością wiązarów i pięter. Osiedla dla pracowników kombinatu urzeczywistniają wielką wizję architektów. W kawiarni C2 Południe, mieszczącej się na terenie Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida, turyści z całego świata mogą przyjść i na ekranie rzutnika zobaczyć film dokumentalny Kierunek Nowa Huta. Zrealizował go Andrzej Munk. Był to jeden z jego pierwszych filmów. Później, realizując takie filmy fabularne jak Eroika czy Zezowate Szczęście, stał się jednym z ważniejszych polskich reżyserów. Dla naszych przyjaciół z Bieńczyc wieczór uroczysty i niezapomniany. Budowali ten dom, pierwszy dom w życiu. I oto po raz pierwszy zapali się w tym domu światło. W 1944 roku brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku Munk przedostał się na południe Polski i przez 2 miesiące ukrywał się w podkrakowskiej mogile. Dla wielkiego kombinatu powstaje 100-tysięczne miasto. Dla wielkiego kombinatu rusza jak każdego rana budowa portu nad Wisłą. To niezwykłe, że tak znany polski reżyser znalazł schronienie w mogile. Stała się ona później częścią Nowej Huty, a on nakręcił o niej jeden z pierwszych filmów. Nowa Huta. Nowa Huta to trud śląskiego górnika, trud metalowca i hutnika. Wspólne dzieło milionów ludzi pracy. Bądź po zdrowiu.
bądź pozdrowiony. Boże nieskończony, Boże nieskończony, sławimy Ciebie.